Uwielbiam slajderować, a slajdery mam często brania, ale nie dziś. Dzisiaj nic. Czemu? Czemu tak jest? Dlaczego? Tak już mówiąc trochę takim językiem motywacyjnym, nie powinniśmy nigdy zadawać pytania dlaczego. Dlaczego tak jest? Dlaczego mi się to stało? Dlaczego tak? Dlaczego nic nie złowiłem? To jest źle zadane pytanie. Jak myślicie, dlaczego jest to źle zadane pytanie? No bo źle. Dlaczego to jest takie pytanie jakby z takim smutkiem, z taką no zgodą na to, co się niby złego stało, albo nie stało się dobrego, z takim zaakceptowaniem tego złego, tego czego nie chcieliśmy, z akceptacją, taką smutną, bezradną akceptacją. Wobec tego, jak powinno się zadawać to pytanie, żeby nie było tej smutnej akceptacji. Kurde, ja tu zaraz będę smutno akceptował. Brak brania. Odpowiedź jest prosta. Po co? Po co mnie to spotkało? Nie pytaj dlaczego. Dlaczego to akceptujesz? Po co? Co mam zrobić w przyszłości, żeby więcej mnie taka rzecz nie spotykała? Po co? Do czego ma mnie to skłonić? Co mam dzięki temu zrobić? Co mogę dzięki temu osiągnąć? Po co? Po to, żebyś się wziął do roboty. Po to, żebyś nie marudził. Po to, żebyś był bardziej entuzjastycznie nastawiony do życia, do wszystkiego innego. Po to, żebyś mógł odnosić sukcesy. Odniosłeś porażkę? Nie dlaczego, tylko po coś, w jakimś celu. Po to, żebyś w przyszłości tych porażek już więcej nie odnosił. No, chyba że jesteś na tyle nieinteligentny, żeby nie powiedzieć głupi, i nie wyciągasz wniosków ze swoich błędów. No to tyle, jeśli chodzi o wykład motywacyjny z mojej strony.